Ponad 30 jednostek, koncerty i pokaz fajerwerków. Nadszedł czas, by podsumować Dni Morza 2014, które odwiedziło około 100 tysięcy osób. Ja nie na Dni Morza przyjechałam. Jak się Pani podobają Wasze Dni Morza? Bardzo mi się podobają. Jest bardzo dużo atrakcji, jest bardzo dużo kiermaszy i jest bardzo dużo ludzi i jest świetnie. Największym zainteresowaniem cieszył się pokaz sztucznych ogni, podczas którego w niebo wystrzelono ponad 2,5 tony fajerwerków. Można zmieniać rękę. Na głównej scenie przez 2 dni Wawa Live Szczecin na żywo prezentowali się polscy artyści, m.in. Agnieszka Chylińska, Maciej Maleńczuk i Phil. Koncerty zainaugurował występ szczecińskich harmoników. Ja ciągle jestem na Mazurach, ciągle jestem w Trójmieście, ale tutaj ten zlot tych wielkich statków jest naprawdę imponujący. Statki, które tutaj cały czas z prawej strony wchodziły mi w kadr, jak stałam na scenie, no nie mogłam oderwać od nich wzroku. Największym żaglowcem, który odwiedził nasze miasto, był Dar Młodzieży. Przy nabrzeżu głównym znalazł się też okręt marynarki wojennej ORP Ksawery Czernicki oraz okręt podwodny ORP Kondor. Jednostki zostały udostępnione do zwiedzania. Same Dni Morza są już taką tradycją, bo chyba jest to najstarsza w Polsce tradycja właśnie takiego obchodzenia tego święta. Właściwie mamy co roku imprezę, natomiast okraszamy to oczywiście regatami. 2007-2013 rok to wielkie wydarzenia. W 2017 znowu będzie finał regaty Tallship Races w wersji bałtyckiej. Tuż obok Wału Chrubrego, bo na placu Adama Mickiewicza stanęła strefa dziecięca z bogatym programem dla najmłodszych i ich opiekunów. W strefie sportu trwał Floating Tripping Festival Łap Energię, trampolina Wakestyle, warsztaty cyrkowe, trickboard, zapasy sumo czy speed badminton to tylko część z atrakcji. Ktoś ma ochotę, może spróbować swoich sił z zawodnikami sumo lub też przebrać się za takiego zawodnika. Już za rok w ramach Dni Morza odbędzie się finał regat bałtyckich, nazywanych również małymi Tallship Races. Parędziesiąt jednostek przypłynie do Szczecina, będą to regaty bałtyckie i będą wówczas połączone z Dniami Morza. Zatem taki przedsmak tego, co się wydarzy w 2017 i taki lekki powrót, przypomnienie tego, co się wydarzyło w ciągu ostatnich 2 regat, które powoli stają się taką też szczecińską tradycją, trochę jak olimpiada. Co 4 lata możemy powiedzieć, że mamy regaty i chcielibyśmy to utrzymać. Przynajmniej do 2017 roku to się na pewno uda.